No elo, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Rimwolda. No i co w tym odcinku się dziać będzie? No domyślcie się, co się będzie dziać. Niewiele. Nasi ludzie zbierają sobie tutaj drewno. O, burza nawet sobie wyskoczyła, bo czemu miałaby sobie nie wyskoczyć. W ogóle nowa rzecz. Jak się te psują zwierzęta, to z nich się wydziela jakiś gaz. I jak się wydziela ten gaz, to ten gaz jest niezdrowy i pewnie może tam zatruwać, więc teraz te zwłoki zepsute trzeba priorytetowo brać i chować. Więc to jest nowa rzecz. Tutaj sobie walniemy szybko miejsce rzeźnicze, może gdzieś tutaj na zewnątrz. Zażynajcie zwierzęta. Nieskończoność. A tutaj weźcie, to jest miscellaneous pewnie, tak. O, nie mam grobów dużych niestety. Tej modyfikacji tak powinienem wgrać, dobra. I tu będziemy musieli zrobić najlepiej jakąś spalarnię, ale spalarnia to dopiero jest na kolejne levele, więc to raczej nie. No to kiedy tam, to zrobimy gdzieś tutaj. No chyba, że po prostu przeniesiemy wysypisko na zwłoki gdzieś tutaj i to będzie chyba najmądrzejsze. No to jest sobie po prostu preferowane na jakieś, nie wiem, ciało? Nie. O, dopuść duże zwłoki może być, dopuść świeże nie. I teraz byśmy walnęli... O! Zwłoki. Dobra. I teraz to jest git. Zapreferuj, teraz to będzie szło tam i nie musimy teraz budować nawet grobów. O! Kolejna gazela. Super. Gazele są fajne i będziemy je regularnie jadać. Dobra. Tu jest chyba zablokowane. Nie, nie zablokowane. No musimy się bardziej wbić w tą górę tutaj. Trzeba ją jakoś skolonizować albo przynajmniej zamknąć to tutaj, żeby mi nie wyszły te robale, bo w sumie bym chętnie zaczął sobie używać, no, tych jaskiń tutaj. No bo tutaj wypadałoby sobie żyć. Tylko to jest problem, właśnie to jest woda. Tu też jest trochę wody i dopiero tutaj jakieś życie istnieje. No, ale to tam duży problem nie jest. Ja bym najchętniej w sumie kazał tym ludziom moim, kochanym, walnąć tutaj dwie ściany z drewna. Żeby zablokowali tu. Zablokowali tu i zablokowali tu. O, w ten sposób. A to można zdekonstruować. Tak, rozebrać to można. I będzie spoko. Drewno zrobione, zrobione. Więcej trzeba teraz tam trochę roślinek. A właśnie, trzeba zmienić inwestycyjne zachowania. Tylko lecimy na lekach. I tak nie mamy lekarza, więc to nie ma znaczenia. I ja sobie zapiszę grę na szybko. I zobaczymy, co robi, jeśli zrobię geny implantu temu Woodardowi. Ponieważ ja zauważyłem, znaczy no tak chciałem sobie myśleć, czy nie zrobić całą koronę wampirów. I teraz można właśnie zobaczyć, czy to ma to jakikolwiek sens, więc chodź tutaj do... Oczywiście geny Sarai są obecnie w stanie regeneracji. Jeśli implementuje ksenozarek, zanim geny... Aha! Okej. Okay. Rozumiem, co to znaczy. Czy ona wpierw się regeneruje z tych genów i to potrwa cały rok, czyli bardzo długo. I wtedy może dać jemu te swoje geny, ale to ją zabije. I jak daje te swoje geny, pewnie on też zostanie tym wampirem. Aha. Aha. Dobra, rozumiem to, rozumiem. I jednakowoż muszę jednak stwierdzić, że posiadanie zbyt dużo tych wampirów nie będzie dobre. Ponieważ każdy ten wampir będzie wymagał własnej inf... Ja pierdolę. Super. Ja wywaliłem tego moda, co oni mają rozum, czy jednak nie? Myślałem, że wywaliłem tego. Myślałem, że mam tego moda cały czas. To nie wiem, zbuduj tu ścianę i potem zbuduj tu ścianę. Śmiechu warte, zabudowała się. Śmiechu warte. Dobra, nieważne, nieważne. Bo każdy ten nasz kolonista, który jest wampirem, będzie potrzebował infrastrukturę, żeby tak jakby go podtrzymać przy życiu. Co no nie jest głupie, no to ma duży sens. Bezczynna kolonistka, jak to bezczynna kolonistka? Ja pier... Nie wiem. Postaw pierw tu. Dobra, nie będzie pojedyncza ściana, bo nie wiem. I w ten sposób tylko. To będzie się to dwa razy się zabudować, to jest śmiechu warte. Dobra, postaw tu i teraz stawiaj tu. Dobra, teraz będzie miał to jakiś rozum.
Znaczy rozum, sens. O, mogę wybrać nick dla swojego kanału, nowa rzecz od YouTube. A co mi to obchodzi? Dobra, mamy tutaj w ogóle grzyby, możemy sobie zebrać. A nie, to jest drzewogrzyb, to jest na ten. To nam daje drewno. Sobie zbierzmy drewno, czemu by nie? Tutaj mam jakieś... O, to jeszcze nie jest dojrzałe w pełni, ale możemy to już ściąć powolutku. To też możemy ściąć, to też możemy ściąć. O, trochę skóry już mamy, to fajnie. I tutaj właśnie jest stół kamieniarski. Tutaj musimy dać składowisko, albo nie. Tu zrobimy mądrze. Drewniane regały, które zrobimy... O, niezbyt to mądre. No, w ogóle to nie jest mądre. Dobra, kitam, zrobimy to pospolicie. Składowisko na odłamki. I damy tutaj odłamki czego? Marmuru. Dobra. Odłamki kamienne, marmur na preferowany i tutaj klepiemy marmur tak do 200. No to będzie mądre, tak do 200 zrobić. Do uzyskania 400, to było tak. O, tyle. I zatrzymaj, gdy będzie tak może 60 na magazynie. Dobra. Pierwsza rzecz, badania nie są robione, bo oni zajmują się różnymi pracami. Czemu Saraj śpi? No nie, ja pierdzielę, to są jakieś debile, no nie, ja już nie rozumiem tego, no. Dziękuję. Chociaż prędkość się nie zabudowała. Chociaż tyle. Dobra, to ja mam chociaż już, no... Jesteśmy częściowo odcięci, będę musiał pewnie to jeszcze ufortyfikować za jakiś czas. Ponieważ... No trzeba to po prostu ufortyfikować, co tu będę tu więcej mówić. Ona ma jeszcze trochę czasu, więc to nie jest problem. Hemogenu sobie pewnie tam bierze co jakiś czas, więc to nie jest problem. No nie jest źle, nie jest źle. Rewienku zaniesione, a właśnie, teraz by się przydało trochę im prądu. Wyjątkowo pójdę w co? W odnawialne źródła energii. No nie, żartuję, pójdę oczywiście pod generator na drewno. Tak, chyba generator na drewno, bo nic innego chyba nie ma sensu. Turbina wiatrowa według mnie jest zbyt niestabilna, żeby się w to bawić. Znaczy muszę potem jeszcze wynaleźć te akumulatory, żeby to miało jakikolwiek sens. No. A taki na drewienko to jest zawsze spoko. Tylko żeby drewno zawsze uzupełniać się jakiś czas i jest dobrze. Czy tutaj ja mam już przykryte? Nie, nie mam przykrytego. Ale wystarczy, że postawię tutaj. I będzie chyba git. No, postawimy sobie tutaj generator i walnijmy mu obszar budowy, znaczy no, tutaj. O, tak zrobimy. I będzie dobrze. O, jest teraz super. I teraz tylko pociągnąć kable do środka. Zasilanie, przewód elektryczny, myk, myk. Nie wiem, myk. Tu. No i tyle. Dobra, super. Możemy teraz sobie wstawić jakiś prąd na przykład. Wstawić prąd. O Jezu, gdzie to jest? To się tak pozmieniało troszeczkę, znaczy pozmieniało. Byłem przyzwyczajony do tego, że mam to wszystko po angielsku. Gdzie jest moje światełko? No nie gadajcie, że odinstalowałem światełko. Dajcie mi chwilę, albo sobie zobaczę tutaj. Bo ja sobie za to nie dam. Ja sobie nie wybaczę. Dobra, chyba to wywaliłem. A nie. Wall light, no nie, no to mam tą modyfikację, to gdzie jestem? A, dobra. Sorry. Dobra, jest. Mamy światełko. Walniemy jeszcze tutaj światełko. A to chyba będzie musiał wywalić. Tak, to tego na razie nie. No to na razie nie będzie taki, jak jest teraz. Dobra, co robił Udart? Udart sobie przenosi rzeczy. Spoko. Ok, czyli howlingiem się to zajmuje, czyli teraz nie ma co już robić. Przenosi rzeczy. Dobra, czyli to oznacza, że trzeba zacząć kopać rzeczy. No, tak po raz kolejny powiem. Czy robimy priorytety? Priorytety zrobimy tak, żeby ona przede wszystkim badała teraz. No bo w sumie więcej co ona ma robić. A udar nie przede wszystkim kopie. Tak, na razie spriorytetyzujemy sobie. I to na razie niech zostanie zostawione, a to niech będzie kopane dalej tutaj, w dal. Musimy przekopać tą górę prawie całą. Chociaż... Nie. Źle. Jeszcze przekopał już. To było ile? 114? Dobra, tyle chyba może być. Okej, tyle może być.
A tu? 13, 13. Dobra. Jakby by było za dużo, chyba te na 7, bodajże chyba kratek, to uspa w środku by się zapadła. Więc teraz sama będzie bezpiecznie w miarę, żeby to się nie pozapadało tutaj. Jakby np. mi wspadły, rozwalił komponenty, to po prostu jest po kolonii. Paliwo jest, rysie są. No ja czekam, aż mnie najadą w końcu jacyś bandyci. Bo chciałbym w końcu zobaczyć, jak się sprawdzi ta Saraj w boju. To było naprawdę ciekawie. W ogóle, czy ja mogę się z niego napić? Czy to czymś grozi? Może działać tylko na ludzi bez krwi? Co? Dziwne. Jak to może działać na ludzi bez krwi? Szybko działający koagulant uszczelnia ranę, aby zapobiec krwawieniu. Aha. A, będzie przerażony interakcją. Pewnie jakieś minusy będzie miał. Mechanity czuciowe. Ej, ja lubię mechanity czuciowe, są super. Może będzie go boleć i w ogóle, ale on ma manipulację zwiększoną teraz. Wzrok, słuch, wszystko. Mechanity są zajebiste. Bardzo lubię tą chorobę. Znaczy, potem jest problem, kiedy wchodzi w większy ból, bo wtedy on staje ogólnie osłabiony. Mięso się zepsuło, to smutne. Nic z tym nie zrobimy. Ej, ja sobie mogę pozbyć się tych całych robalów, rzucając mołotowy do środka, jakbym je miał. Mogę sobie spalić tutaj. To w sumie nie byłoby głupie. To by było niegłupie, ale na razie tego nie zrobimy. O, dobra, w końcu się zepsuły te ciała, no i teraz tylko są zwłoki, zwykłe pospolite, które można po prostu potem, które będą się już same rozkładać. Dobra, tu się świeci. Aj, kurde. Stop. Źle obliczyłem. A czy coś się zawaliło? O nie, srebro mi się zepsuło. Trochę srebra. O, to cóż. Dobra, ziobuś, ty na razie tego nie kop, tylko... Nie, tylko coś zapadło. To tak ma zostać. Błąd. Ale dobra. Tutaj jest wejście korytarzem, to zróbmy tutaj na razie korytarzyk i... No, na razie zróbmy to z czego? Mamy marmuru już trochę na magazynie? No, mamy trochę marmuru. No to róbmy ściany z marmuru teraz w środku, bo czemu by nie? I tutaj mamy tak jakby, no, nasz workplace. Tutaj mamy nasze pierwsze miejsce do spania. Tutaj by pasowało zrobić jakieś pomieszczenie socjalne, tak blisko wyjścia. No tak chyba zrobimy. Tutaj będzie jakieś takie myk. Drzwi zwykłe. Marmur pociągniemy dalej, tu jakoś. W ten sposób chyba. No. No, rzeczywiście błąd tutaj. Znaczy, to chyba źle obliczyłem. Chyba źle obliczyłem. Lex Szarej Ryjówki. To ciekawa nazwa frakcji. Oni handlują niewolnikami. No, nie ukrywam, niewolnik by mógł mi się nawet przydać. Jakiś taki pracujący. O, patrzcie, dzieci są! Dzieci są! Jest to dziecko niewolnik! A tutaj jest jakiś. Co to jest? Jakiś husarz! To jest husarz. On jest husarem. I ma dużo ksenogenów. Ciekawe. No i co? To jest husarz. No i fajnie. No i teraz możemy z nim pohandlować. No co, Saraj, ty sobie tutaj pracujesz, a na razie sobie nie pracuj, tylko pójdź handlować. Kogo możemy kupić? Możemy kupić szlachcica. Henry'ego, który... No nie fajnie trochę. On jest niezdolny w ogóle do pracy, albo władcą feudalnym, to smutne. Ale jak jest niewolnikiem, to chyba może pracować. To chyba nie jest tak, że to jest jakoś blokowane. Tak mi się przynajmniej wydaje. Fajny jest społecznie, fajnie walczy, ale jest, no, słaby trochę. To jest kojot, buntowniczka kobieta. Ona jest husarzem młodym, ona dobrze walczy, ale na niczym innym się nie zna. Jeszcze jest dziecko. O, dzieciństwo, dziecko. Okej. Okay. No to nie, to nikogo z nich nie chcę, słabi są. Słabi są, a to są obydwoje husarzami. A nie, to jest baseliner zwykły. No to oni, no to nie wiem, no on może wyewoluować na jakiegoś dziwnego randoma, więc nie chcę ich. Też nie ukrywam, byłoby to ciekawe. Byłoby to ciekawe. A właśnie, i czy to jest w ogóle działanie agresywne? Czy mógłbym na nim to użyć? I oni powiedzieli, o, zaatakowałeś mnie. Wynapiłeś się ze mnie krwi, znaczy hemogenu. No, wątpię, że tak jest. No, ale nie wiem. Udar, czemu ty nie budujesz? A, bo nie jesteś budowniczym. To pewnie dlatego. Udar, czemu ty leżysz?
A, czekasz, jak ktoś ci coś tutaj da. No to nie wiem, to Sary, weź ty może mu spriorytetyzuj to. I będzie może git. O, no i super. 8-1, no nieźle, nieźle. No ale ważne to, że jest przynajmniej jakoś stendowane, może będzie mniejsze. A, on tempo wypoczynku ma coraz gorsze. Uj, to jest w sumie słabe. Ale on ma duże boosty, jednak bo ma żonę, no to się zbija. To się zbija. O, gazela kolejna, super. Kto go tam podjadł? Ryś. Czy jest jakiś ryś? Który jest może ubity? Nie ma rysiów ubitych. Czy te rysie sobie dobrze radzą w tych walkach? No chyba, że mają. Nie, nie ma żadnych tych. No to nie wiem. Te gazele sobie tutaj zostają martwe, a mnie to cieszy. Dobra, czy my coś tutaj potrzebujemy więcej? Produkcja dywanów. No w sumie przydałyby się. Produkcja używek to nie. Łuki, psychoid, browarnictwo, harfy, dwuręczna broń. No dwuręczna w sumie. Przyda się. Przyda się, ale to zbije teraz na trójkę. Dołącz tułacz, Stella. A kim jest Stella? No i dołączy do nas. Kim jest? Jest dobrym przemyślnikiem na przyszłość. Będzie z czasem walczyć wręcz. Trochę wolno się uczy. Górnikiem może być i przede wszystkim będzie zajmować się naszymi zwierzętami. Co będzie nie najgorsze, bo jak na tym jakieś uprawy sobie walną zwierząt. Bo lubię mieć uprawy zwierząt. Gdzieś tutaj by tak zrobić takiego pena tu i w sumie byłoby fajnie tu odgrodzić i by jakoś by się żyło. Czy nam się skończyło już jedzenie? Tak, nam się skończyło już jedzenie. Ej no. To problem jest teraz. Dobra, to jest problem. Postawiłem tu łóżko dla Stelli. I trzeba teraz tworzyć jakąś kuchnię. Coś na styl kuchni. Tylko, że tu? By to zrobić? Nie byłoby to głupie, gdyby walnąć tutaj kuchnię. Znaczy, no gdzieś tutaj to byłaby choć jakakolwiek produkcja. Ale na razie chyba walniemy po prostu ją tutaj. Tu. Może jest tu brudno. No przynajmniej będziemy mieli jedzenie. A lepiej mieć jedzenie niż go nie mieć. To jest jednak podstawa. Dobrze. Oni opuszczają. Fala gorąca. Oj, to słabo trochę. To co mogę zrobić z tym faktem? Chyba mogę im wstawić po prostu tutaj te. Na temperaturę ewaporatory. Ewaporatory. A, potrzebuję na to więcej drewna. To ma sens. To ma sens. Dobra, Stella, ty przyszłaś sobie, masz pistolecik ze sobą. No to jest nawet spoko. Tylko, że ty się do strzelania nie nadajesz, ale za to udar się nadaje. To jest git. To weź ty, Stella, sprzęcior swój. Gdzie ty jesteś w ogóle? Tutaj. Odłóż pistolet. Udar niech go weźmie. Dobrze. I ty, Stella, na razie jesteś nieuzbrojona. Dobra. I ty teraz klepiesz. Spoko. Spoko. To mi pasuje. Myśliwi nie mają broni dystansowej. Jak to jest to z myśliwym? Stella. Aha. No to udar może być myśliwym. To jest w ogóle super. Udar może być myśliwym. Dobra, w sumie ta kolejna się przyda. A i właśnie, Saraj, teraz. Oj, czy wy możecie nawracać? To jest pytanie. Nie, potrzebujemy do tego jakiegoś. No, wiadomo. Osoba, która jest w naszej. O, nie możemy mieć ołtarza i tak dalej. Okej, dobra. Ej, podejście do ciąży? Jo, możemy starać się o dziecko. Nie, no, na razie to nie. Znaczy, możemy się postarać o dziecioka jakiegoś, ale. No chwila, trzeba się ustatkować. To nie jest tak łatwo o dzieci. Nie myślę, że to jest tak łatwo. Prosty posiłek na razie. O, rysuje dla dzieci, też ciekawe. Prosty posiłek. Gdzie to jest? Prosty 4, prosty raz. Do uzyskania 10, do uzyskania 10. Zatrzymaj, gdy będzie tak Z2 i zatrzymaj, gdy będzie tak Z2. Albo 3. Ja też zwiększę do 3. Okej, okay, udar cieplny. Kto ma udar cieplny? Stella. To wejdź sobie do miejsca, gdzie nie będziesz miała udaru cieplnego i będzie gicior. No i teraz, ja na przykład tutaj jest spoko. No tu jest 50 stopni, no to rzeczywiście może być słabo. Ktoś jeszcze może pościnać te drewienka. Okej, okay, jest powoli nawracana. Przydałoby
przydałby się ołtarz, ale no gdzie ten ołtarz postawić? Można go nie postawić na dworze. I to nie byłby jakiś duży problem, ale no... No lepiej nie, no niech to będzie ładnie na razie. Okej, kamyczki są klepane, to mnie cieszy. Teraz tak, wypadałoby... przenieść to tutaj. A... ten marmur to w ogóle pociągnąć tu. I podmieniać ściany tutaj. Podmieniać ściany tutaj, to by było dobre. Bo nie chcę mieć drewna w środku. Zacznie walnie mi to jakiś pożar. Znaczy, jak walnie pożar, to w sumie tak będzie problem, no ale no, wiecie o co chodzi. Problemy chodzą po ludziach. Dobra, w końcu mamy produkcję jedzenia. Czyli tak, mamy jedzenie, mamy gdzie spać. Mamy warunki, w których się nie umiera. No to jest nawet ładnie. A udar, czemu cię boli? A czy inaczej, czemu jesteś niezadowolony? Ponieważ różne rzeczy. Piękno masz na nisko, komfort w sumie jako taki. Nie wiem, z czym problem u ciebie jest, Udart. Brzydko, chory jesteś, nudno, boli. Zjadłeś surową żywność. Czemu jadłeś surową żywność? Już jest jedzenie tutaj do produkcji. Dobra. Niech osoba zajmująca się czymkolwiek pójdzie sobie teraz poziorożec. O, gazela obijana. Czyżbym ja widział tutaj potencjalną gazelę, która będzie zaraz zjedzona? O, tak, tak, to właśnie tak. Tymczasem pracownicy, znaczy jeśli dwa możemy wysłać ziom, a to są moi wrogowie, te pierdzie tych świnie ludzi. Dobra, niech ktoś pójdzie coś upolować, na przykład tego koziorożca. Niech Udart się tutaj wykaże. A w ogóle co mam w ekwipunku, że ma niby się rozłożyć? Drewno i marmury. No to nawet spoko. Nie pamiętam, czy to jest, czy ta kwestia tego noszenia to jest z podstawki, czy to jest z modyfikacji, już nie wiem. Powiedzmy, że posiadam te modyfikacje, które mam tutaj. To jest według mnie taka kompletna podstawa tej gry. No może oprócz... Co? Śmiechu warte, ucieka przed ogniem. No, to jest taka podstawa podstaw. A gdzie oni lecą sobie? A, ryś znowu goni? Nie, oni po prostu opuścili sobie ziemię te. A, bo za gorąco jest i zaczęły migrować zwierzęta. O, to smutne. Ej, bez kitu. A nie, to był pożar czy co? Po prostu zaczęła roślinność wymierać. Nie wiem. No ten gorąc trochę boli. Dobra. Udar ciepny, udar Stella. No to wejdźcie sobie tutaj, tutaj macie dobre warunki, jak chcecie się oduderzyć. Nie wiem, w czym problem jest u was. Nie macie niby co robić? No to ja wam pokażę, co można robić. Wydobądźcie tu. No i tyle. No, więcej w sumie nie macie nic do roboty. Ile kamienia? Dużo. Więcej nie potrzeba. To skoro więcej nie potrzeba, to znaczy, że można teraz... Chociaż, czy mi się to opłaca? To by opłacało się w ogóle tak jakby wypolerować. A, to kij, zrobimy już tak. W ten sposób, może. A Udar, czemu ty śpisz? A po co ci odpoczynek? Pracuj. Będziesz kopać, a będziesz zadowolony z życia i w ogóle. Teraz tylko postawiać ścianki i w ogóle będzie super. Dobra, to wypadało już przenieść gdzieś... O Jezu, dobra, bez sensu to jest. Pociągnijmy tu, to wywalić tu. Światło wprowadzimy może gdzieś też i... Tu... I tu. Gaj Ambrozji, ponownie. Spoko. Długo też gdzieś ma Ambrozji, ale chyba ją spaliło już, albo zjadły mi zwierzęta. Nie wiem, gdzie to jest już teraz, więc nie wiem. Nie pomogę. Dobra, oni sobie śpią, czyli powolutku do przodu. Rozpoczął się kolejny dzień, a Udart zaczął sobie strzelać do zwierząt, ponieważ wysłałem go na polowanie tychże zwierząt, świnek morskich, bo nic innego nam nie przeżyło, ponieważ jest za gorąco. To smutne. Sara jest niezadowolona, kiedy chodzi po świetle. To w ogóle taka rzecz, można się tego domyśleć w sumie poniekąd, ale... Czemu się zjadłem mięso z gazeli? Nie wiem. Dobra. A, właśnie, zażynanie ludzi. Trzeba też im wprowadzić, zwłoki ludzkie również. Tak, zwłoki zwierzęce chyba też wszystkie.
Tak, to chyba wszystko. Possible to harvest. Wszystko chyba możemy dawać. Tak, wszystko. O, medytuję sobie. A czemu sobie medytujesz? Czy się znasz na medytacji? Nie, nie znasz się. No to po co ci tu medytować? Do roboty. A, bo nie masz roboty dla siebie. Nie ma w tym kraju roboty dla ludzi z twoim wykształceniem, jak to się mawia. Produkcja. Treser. No, kogo mam wytresować? Spelopedę? Co by te pająki mieli wytresowane? Spoko, bo one są fajnymi drapieżnikami. No, na razie to nie. Dobra, więc Stella, ty weź zajmij się tutaj kopaniem, może dalej w głąb. Może w tą stronę jeszcze sobie pokopiemy coś. Coś trzeba robić. Otóż oni tacy niezadowoleni. Bo tak, bo zjadli surową żywność. A, i trzeba nawrócić tą Stellę, no to może być problem. Wilczy głód. Nie, zjadła już. Kiedy zjadła? Mięso ze świnki morskiej. Czemu wy tego nie gotujecie? Co jest z wami nie tak? Gdzie jest energia? Jest prąd? Jest prąd. To ciągnie prąd? Chyba tak, ale nie masz czego chyba robić jedzenia, tak? Czy jak? Ja widział do go... A, tylko Udart może. Albo Stella. Stella też może gotować. No to i to od razu lepiej. Weź ugotuj komuś jakieś jedzenie czy coś. No, trzeba tu lepiej priorytety zrobić. Dobra, czyli tak. Stella przede wszystkim niech zajmuje się gotowaniem naszej kolonii, a następnie będzie zajmować się, kiedy ma to robić, tresowaniem zwierząt. Niech również priorytetowe będą u niej działalność rzemieślnicza. Czyli tak, rzemieślnictwo i górnictwo niech będzie na równi. A wszystkie rzeczy tego typu to już niech idą na sam koniec. Tam będzie jakieś proste rzeczy do zrobienia, to sumie tu będzie na plus. Odpoczynek to w sumie nikt. Lekarzowania, no tylko Sarah może robić, to niestety, no takie są fakty. Bycie strażakiem w sumie na jeden u wszystkich, u ciebie nie, bo ty się boisz ognia. Bycie pacjentem tutaj tak i teraz będzie spoko. Opiekunka na Saraj. No to w sumie no, niech to zostanie na razie tak jak jest. To u was wszystkich na jeden damy. Ty jako jedyna się do bycia opiekunką nadajesz, więc musimy tobie to dać. Bycie wardenem też na jedynkę. I tak będzie dobrze. Ty też zajmij się tutaj ścinaniem jakby co. No i teraz powinno być chyba trochę lepiej, jeśli chodzi o funkcjonowanie naszej kolonii. Trochę lepiej. Kiedy spanko? Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Ile ta trumna kosztuje? Mało. A można ją przenosić? To mnie ciekawi, można ją przenosić? Malowalny. Aha, a tak, bo teraz można malować rzeczy w ogóle. Aha. Chyba można. To jest za małe, żeby tego nie można było przenosić. Bo to jest całe te znaczy hemogeny, chemopompy, jakieś pompy skażenia. A nie, pompa skażenia to akurat jest do wywalenia zanieczyszczeń. No to, ale to akurat tego jest. To na razie nie u nas. Broń dwuręczna, juhu, dobra. Niech Sary się zajmie jakimiś ważnymi rzeczami. Bo na razie nie zajmuje się nimi. To przenieście. Jak tam zwierzątka? Fauna nasza, lokalna. No nie najgorzej. Dobra, jeszcze jedną świnkę morską może upolujcie i będzie git. I będzie git. Udart, czemu jesteś tak bardzo zestresowany? No, u ciebie będzie idzie na plus, to nie wiem o co ci chodzi. Zakłócono ci sens, bo zjadłeś... O nie, najgorzej. Jedzenie na ziemi. O, najgorzej, najgorzej. Dobra, trzeba będzie magazyn przesunąć, tak czy siak. Bo trzeba go przesunąć bardziej do góry, chyba. Tak mi się wydaje. No. Tak trzeba będzie zrobić. To ja bym ten magazyn może walnął i na razie tutaj odgrodził. Żeby on był... 12 może? W ten sposób. No tak to zrobimy, a tu walniemy jakąś ścianę. Tu postawimy ściany z marmuru. I będziemy się piąć do góry. Jeśli będziemy się piąć do góry, to chyba nie będzie problemu w ogóle z zapadaniem się z tego, co mi się wydaje. To będzie można już wydobyć. Tak, teraz jest dobrze. I teraz możemy piąć się do góry. Ponieważ tutaj mamy 12. No, czyli jest 6 do środka, czy jest dobrze. Teraz idziemy do góry. I byśmy zaczęli budowywać nasz pokój do rekreacji. Tak mi się wydaje, że tak trzeba będzie zrobić. O, jeszcze te fajne skopanie odkrywkowe, ale to później będziemy używać. Tak chyba pokazywałem w tamtej stronie, tak mi się wydaje. Fajna funkcja chyba z Allow Tool'a, tak mi się wydaje.
Projekt globalny. Na razie nie potrzebujemy. Niski stan żywności. Na razie mamy trochę jedzenia. Niedużo, ale mamy. Czy coś więcej możemy ogarnąć tutaj sobie do jedzenia? No możemy wysłać kogoś na zbieranie jagód, ale to jest daleko strasznie, to nie ma sensu nawet. Znowu sucha burza jest. Nienawidzę suchej burzy. Drzewo anima. No by się przy nim trochę... O, nosorożce! Ciekawe, ciekawe. Szczury, wybuchowe szczury, indyczka, lis. No można by tutaj coś sobie połapać. Drzewogrzyb. No, wydaje mi się, że z racji tego, że tych miejsc, no, podgórskich jest i tu, i tu, i tu, i tu, to szansa to, że wywali nam akurat konkretnie w naszej bazie jest trochę mniejsza, no, co trochę cieszy. No, z drugiej strony, no, zawsze mogą nam te robale wyskoczyć. I jak wyskoczą nam te robale w bazie, no to wiadomo, to nigdy nie jest nic miłego. Jak mnie cieszy, że ja mam tego Woodarda. On jest tak dobrym górnikiem. No, patrzcie, jak on ciśnie. Ile ma już? On ma 15 w górnictwo. Nienawidzi zwierząt, ale... Psy woli bardziej niż koty. No śmiesznie w sumie. Okej. On lubi zabijać zwierzęta. Ej, to wyślijmy go na zabijanie zwierząt. To może to poprawi jego zadowolenie. Na przykład, co możemy zrobić? To świnka morska jest. No to on niech trochę się zrekreuje tutaj. Wyślemy go tu. I spróbujmy zastrzelić nim tutaj zająca. Dobra. Coś mi nie wyszło. Ciebie może. Oj, super. I ma teraz plusy zabicie zwierzęcia? Nie ma. A, to idźcie, kurde. Myślałem, że będziecie zadowolony, a tu nic. Czy brakuje, żeby się załamał i w ogóle będzie już po człowieku. Ile człowieku zjeść? Czemu nie ma jedzenia w kolonii wiecznie? A, bo w sumie... No, w sumie tak. No, trzeba te jagody wysyłać ludzi do zbierania. No, ale po co te jagody, no? Znaczy, no po co? Wiadomo po co, do jedzenia, no ale za mało tego jedzenia będzie. Ale nic lepszego z tym nie zrobimy, no to trzeba na jagody wysyłać. Bo tu więcej jagód chyba nie ma już na mapie. Więc, no to jest jedyne wyjście. A gdzie te jagody w ogóle zostały na tej mapie? Bo teraz tak patrzę, to nawet ich nie widzę już. Trochę problematyczne. No. Biedna Lira. Burgundii, ty dzieciok jakiś? Nie, adult. Aha, snob, pór zmyciała. Czemu jesteś Czemu? Uprawa. Chłop mógłby dla nas pracować, to jest w sumie nie najgorsze. Żeby się konie mu zajął, no ale... Na razie nie mogę zajmować się koniami, bo nie mam na to... po dyspozycji. Jedzenia nie ma w ogóle, zwierząt nie ma. Mamy za mało ludzi do zajmowania się zwierzętami. No chyba, że wyśle tą Sara i będziemy masakrować jakieś te zwierzęta, no bo chyba to jest jedyna sensowna rzecz. No to dawaj, Saraj. Gdzie są zwierzęta jakieś konkretne? To są osiołki jakieś, a to daleko są. Jakby one przemigrowały gdzieś do środka mapy, byłoby lepiej. No nosorożców to my nie idziemy, bo chyba by nas pozabijały wszystkie. Stella wzięła tutaj tą świnkę morską, a tutaj nie ma nic. Dobra, czyli trzeba wysłać tutaj nabicie zwierząt tutaj. Bo innego sensu nie ma. Więc Saraj niech... O, w ogóle widać jakie tutaj jest broń pod nim, to akurat fajne. Co to robi? Mogę skoczyć sobie potężnie, czyli pewnie jakieś szybkie... No, szybkie przechodzenia, przemieszczanie się. Czy osiołka mogę zaatakować, a osiołek będzie niezadowolony? Chyba nie. Dobra, zabijamy osiołki. Dobra, osiołek pierwszy zabity. Osiołek drugi. Dobra, osiołek kolejny. Jak tam? No nie, palca mu rozwalili. Znaczy jej rozwalili. Najgorzej. Jeszcze weź indyka zabij. Dobra, git. A i właśnie, trzeba też zrobić kolejną rzecz, która zwiększy, nie wiem, wydajność naszej kolonii. Czyli stół rzeźnicki. Tu rzeźnicki, gdzie on jest? To był... O nie! Ojej, dobra, to było w innej... W jednej modyfikacji było to, że były te stoły rzeźnickie, czy tam stoły kamieniarskie. Miały boosty do produkcji, bo były podłączone pod prąd. Niestety nie mam tej modyfikacji obecnie działającej. Chyba ona w ogóle jeszcze nie działa. Jeszcze nie jest przerzucona na 1.3. Znaczy na 1.4. Więc... no niestety tego nie ma. A to smuci trochę, bo
Przydałaby się. A, Saraj, ty się sama weź i napraw, bo no, nikt inny cię nie naprawi. Rozpocznij anabiozę? Jeszcze nie. Pierwszy rodzaj leczenia. Co tutaj masz? Odnawianie genów, błahe niedożywienie, utrata krwi niewielka. Okej, tragedia to nie jest jakaś wielka. Stella, czemu ty zażynasz tutaj? Czy mamy drewno? Mamy drewno. No to niech udar to zbuduje. O, będzie zaraz jedzenie. Nie jedz tego, nie jedz. Nie jedz. Nie jedz. O, dobra. Udało się przetrzymać go. Głód pokonany. Głód pokonany, a to jest na plus. A czemu ty udar też tego nie złożył dalej? A, bo nie jesteś budowniczym. Okej, okay, to. A ty też nie jesteś budowniczą? Ty też nie. Saraj. Wpierw weź to. Zrób. Chociaż ona niosła jakiegoś osła, to a to kij tam. Osioł się nie zepsuje za ten czas. Nie zepsuje się. Dobra, to postawione, to możemy wywalić, albo inaczej możemy skopiować i wkleić tutaj. A teraz to możemy usunąć. Teraz mamy stół rzeźnicki piękny i w ogóle. Tutaj prądu może trochę, znaczy trochę światła. Jest git. Bo tutaj można zrobić to światełko ciemne, to jest fajna rzecz, tu już nie ma tych, no, tych świateł ciemnych. To też są pochodnie dalej nocne, ale teraz nie ma tych takich świateł, no, bo można sobie zmieniać to, więc to jest taka zmiana w tej 1.4, to jest coś dobrego. Ryzyko załamania u Stelli, ponieważ niesie osła i będzie go oprawiać, to nie go oprawi, ja teraz pójdzie spać, no i git. Jakoś ta kolonia, ciężko po ciężko, ale jakoś idzie. Dobra, to możemy przenosić, tu jest czyszczone, ona będzie klepać, tutaj przenosi, a co to tutaj jest? Marmur? Nie, to jest marmur, dobrze. Tu już wapienie są może. Nie no, marmur, to nie wiem w czym problem. Wszystko git. Dobra, produkcja. Piec nie, dozownik pasty odżywczej. W sumie nie byłby taki głupi, ale nie chcę ryzykować minusów do wszystkiego. Więc na razie może nie. Trzeba więcej drzew ściąć, bo no bida trochę z drewnem. No przydałaby się osoba jakiś właśnie leśniczy, no bardzo by się przydała. Nawet, która by nie walczyła. Tylko no, mamy problem z jedzeniem na razie, więc no nie mogę sobie pozwolić na przyjęcie tego konia, który będzie sobie leżał i tylko wkurzał. Rozbiła się kapsuła. O, no i to jest ciekawe akurat. Na co on cierpi? Na abazję, okej. Okay. A gdzie on leży niby? Tutaj leży. On jest z innej frakcji. Aha. Ma ze sobą nóż. A jaki on jest? A, to jest dzieciak. Nigdy go tu nie było. No. Ja go nigdy nie widziałem. A jak umrze, to sobie weźmiemy tam jego ciało i zjemy. O. No. Dobra, pięknie tu rozwinięte już. Możemy powiększyć naszą strefę. Do tylośna, a to chyba zredukujemy. No, to zredukujemy sobie, będzie fajnie. Mało lekarstw w ogóle. A nie, są lekarstwa przecież. Będziemy atakowani. Za co? Za komponencik jeden? Słabo. Za trochę leków? Ok. Śmieciarz włóczęga. No nie, na razie wydaje się, że jesteśmy za słabi, żeby się bawić jakieś walki jeszcze. Tam z jednym to możemy walczyć, z dwoma to... Chociaż na jakaś walka by się przydała. Dobra, bierzemy ich. A ile tych grup? Trzy grupy. Dobra, nie będzie problemu. Nie będzie jakiegoś wielkiego problemu, powinniśmy sobie poradzić. Mamy w końcu tego wampira, który jest spoko i udarda, który jest, no, w sumie słaby trochę jest już ten udard. No cóż. No ja mam cztery kolonistów, to już mogę się bawić te priorytety główne, ale tak na razie, znaczy no... Już są priorytety postawione przecież, no. Robię tak, żeby każdy mógł coś, żeby się nie wykluczali, w razie czego. Jak tam twoje potrzeby? No powolutku do przodu to idzie, no ale to słabo idzie strasznie. Odpoczynek niby jest, u Saraj też nastrój w sumie trochę urósł, co jest spoko. Stella... O. Jedzenie jest przynajmniej już na bazie, a skoro jest jedzenie, to jest plus. A, właśnie jak przyjdą ludzie, to przecież będziemy mogli ich sobie zjeść. A, to jest na plus.
Właśnie, czy ten ziomuś, co spadł z nieba, ten młody, to on tutaj się zabije, czy jak? A nie, ona abazję, czy on pewnie umrze z niedożywienia. Dobra. Szamański kupiec, ej, to fajne, jakby ten kupiec dożył do czasu przyjścia ludzi. A nie, bo on za 3 dni mają przyjść. Aha. Aha. Za 3 dni, czyli raczej ta karawana mi nie pomoże w walce. A szkoda, a czym on idzie? To jest szaman. A czy pewnie jakieś pierdoły, zgaduję. Handlarz, szamański kupiec, jakieś pierdoły, które pewnie mi się do niczego nie przydadzą. No tak to bywa, dobra, zetnijmy jeszcze te pieńki, bo to jest darmowe drewno. I ja bym postawił teraz kolejną ściankę tutaj, może gdzieś... A w sumie tutaj postawię tą ściankę. To bym przesunął jeszcze tutaj. Tą strefę o 1, powiększył ją tu. I tworzył tak, tak, i tutaj walnął drzwi. W ten sposób jakoś. No, tak będzie dobrze. Tak będzie dobrze. No i co? I tyle. Raczej tyle. A, i właśnie. O, 41 minut. O, ale mi to poleciało. Dobra. To dzięki za oglądanie. Myślę, że w tym odcinku będzie jakakolwiek walka, coś się stanie. Jednakowoż nie stało się... Nie stało się nic. Ale jednak, no nic się nie stało. Co do więcej będę gadać. Mamy prąd. Osiągnęliśmy prąd. I to jest najważniejsze. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnych. Cześć.